Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witam uczniów klasy ósmej na katechezie. Ciągle spoglądamy na historię Kościoła, pamiętając, że historia jest nauczycielką życia. I ufam, że patrzymy na historię Kościoła jako na historię wspólnoty uczniów Chrystusa, z którą się utożsamiamy. Niejako patrzymy na naszą historię. Bo przecież jesteśmy częścią Kościoła od momentu Chrztu Świętego. Pomódlmy się za Kościół, pomódlmy się za wszystkie sprawy Kościoła, które są na dziś ważne. Prośmy o to, co będziemy też mówić, byśmy potrafili się nawzajem szanować, by między ludźmi zawsze była miłość, szacunek, dobroć, życzliwość. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Duchu Święty, przyjdź i napełnij nasze serca. Kochani, powiedzmy tak, kilka lekcji. Jest XV wiek, XVI wiek. W Kościele dochodzi do podziału. Wiemy, że jest reformacja. Wiemy też, że działo się pewne zło w Kościele wśród niektórych ludzi Kościoła. Marcin Luther i inni chcą Kościół zreformować, tylko wybierają złą drogę. Może intencje były dobre, jednak sposób wykonania był niewłaściwy. Jest uderzenie w jedność Kościoła, w prawdy wiary, które wyznaje Kościół. Później odpowiedź Kościoła na reformację to oczywiście dzieło Soboru Trydenckiego, ale także powstaje piękna sztuka baroku. I chcemy się zapytać, w tej sytuacji o Polskę. Polska wobec reformacji. Jaki mamy temat? Jak to było w naszym kraju? Polska wobec reformacji. No niestety w Europie szalały wojny religijne. Nie będziemy teraz ich omawiać, ale wiemy, że każda wojna niesie ze sobą ofiary, śmierć, niesie ze sobą zło. I tak było. Także te wojny wybuchały nie zawsze z pobudek tylko religijnych, ale religia była narzędziem dla władców, by tą władzę mogli utrzymać. Czyli traktowali religię jako narzędzie do uzyskania swoich celów, swojej władzy, swojej siły. A zapytajmy się, czy tak być powinno? No nie. Religia, celem religii jest oddawanie chwały Bogu, a nie szukanie swojej chwały i swoich przywilejów. Prawda? To było niewłaściwe w Europie. Są to smutne karty, przykre karty, zapisane przez historię ludzkości, także historię Kościoła. A w Polsce troszkę inaczej. Polskę nazywano krajem bez stosów, gdzie nie prześladowano. W ogóle Polska miała duże terytorium w tamtych czasach, Rzeczpospolita. Mieszkali w Polsce i Żydzi, już przecież król Kazimierz Wielki nie tylko ich sprowadził do Polski, ale dał im pewne jakieś przywileje. Tatarzy, a więc Tatarzy to jest religia muzułmańska, a gdy pojawiła się reformacja, także chrześcijanie, którzy właśnie poszli albo za Lutrem, albo za Kalwinem, luteranie, kalwini, to wszystko żyło, ci wszyscy ludzie żyli w Polsce. No i tak, wiemy, że władza świecka zabiega o to, by obywatele mogli się rozwijać,
zabiega o to, by się rozwijała gospodarka, by było sprawiedliwe prawo, by po prostu ludziom w tym kraju żyło się dobrze. I tak było. Dwóch polskich biskupów na soborze Konstancji, biskup Andrzej Łaskarz i biskup Paweł Łotkowicz, już oponowali, już przekonywali, tak, trzeba nawracać, Kościół powinien tych, którzy odeszli, przyprowadzić do Boga, do siebie, ale nie możemy do tego stosować siły. Później dwóch wielkich, wspaniałych polskich królów, Stefan Batory i Zygmunt III Waza. Stefan Batory i Zygmunt III Waza sami byli bardzo wierzący. Choć troszczyli się o to, by ludzie innych religii, czy chrześcijanie odłączeni, protestanci, by nie byli prześladowani. By nikt, żadna władza z różnych powodów nie odbierała im wolności, nie zmuszała ich do czegokolwiek, co było związane z religią. I tak, w 1573 roku podpisano akt Konfederacji Warszawskiej. Taki akt prawny, który mówił, byśmy dziś powiedzieli o wolności religijnej, o szacunku, o tolerancji. I w tym akcie była taka przysięga, którą składał władca. Przysięgam, że będę bronił i przestrzegał pokoju wśród dysydentów i w żadnym wypadku nie dopuszczę, by z powodu religii ktokolwiek był uciskany zarówno przez urzędników państwowych, jak i przez nas, czyli przez władzę króla. Nie dopuszczę, by ktokolwiek z powodu religii był uciskany. Więc widzimy na tle Europy i wojen religijnych ten akt jako taki wielki wkład w cywilizację miłości, szacunku i dobra. Dobrze. Tyle z historii. Zaraz jeszcze sobie powiemy o Piotrze Skarce. Słowo bardzo ważne, dziś popularne. Tolerancja. Czy jesteśmy tolerancyjni? To pytanie, w jaki sposób znosisz inaczej myślący niż ty? Bo tacy są. Ktoś, kto ma inne przekonania niż ty. Czy umiesz żyć z takim człowiekiem i okazać mu szacunek? Czy niestety pokazujesz mu wzgardę, odrzucenie, a może nawet i przemoc? Tolerancja. Jednak tolerancja nie jest akceptacją wszystkiego. Bo słowo tolerować to znaczy znosić, ale z przykrością. Z pewnym trudem znoszę, ale z pewnym trudem. Wypisałem kilka takich znaczeń. Tolerancja to przede wszystkim szacunek. Każdemu człowiekowi, dlatego że jest człowiekiem, należy się szacunek. I to jest jasne. Każdemu. Nie mogę powiedzieć, że tylko pewnej grupie ludzi, nie. Każdemu człowiekowi, dlatego że jest człowiekiem, należy się szacunek, ma godność człowieka. I mu tej godności nie wolno odebrać. Dalej. To jest także otwartość. Otwartość, by się spotkać, by rozmawiać, by siebie słuchać, by się dowiedzieć czegoś o tym drugim. Otwartość naszej głowy i serca. Dalej. Co jest ważne? Tolerancja nie jest odrzuceniem własnych przekonań. Bo wtedy bylibyśmy tak jednolici. Tolerancja to jest także trwanie przy swoich przekonaniach.
Ja jestem tolerancyjny, ale mogę uważać, że czyjeś przekonania są błędne. Ja tego nie zmienię, bo ja tak uważam, że pewne przekonania na przykład są błędne. Pewne sposoby myślenia są złymi sposobami myślenia. Ja znoszę z przykrością taką osobę, nie okazuję jej zgardy, ale nie zgadzam się z tym. Tolerancja nie wyklucza, że się mogę z czymś nie zgodzić, nie zgadzam się z pewnymi sposobami bycia, życia, myślenia. I jeszcze jedna rzecz. Tolerancja mówi, że należy odrzucić przemoc. Odrzucić przemoc. Przemoc nigdy nie jest drogą do rozwiązania czegokolwiek. Trzeba odrzucić przemoc. Agresję, nienawiść, czy to słowną, czy oczywiście fizyczną. Napisałem kolorem dwa ważne hasła. Nie nawraca się siłą. Wiem, że jesteście ludźmi młodymi i poprzecie ten postulat. Sami nie lubicie, jak was ktoś przymusza. Szanujecie swoją wolność, chcecie być wolni. Nie nawraca się siłą. Co nie znaczy, że nie mamy nawracać innych ludzi. Nawraca się świadectwem. Pokaż, jak pięknie żyjesz. Pokaż, jak kochasz Boga. Prawdą. Mów prawdę. Znaj, umiej argumentować. Poznaj swoją wiarę, by się mógł bronić. I miłością. Nawraca się świadectwem, prawdą i miłością. To bardzo ważne. Nie można na siłę, nie można przemocą, nie wolno. Historia nam pokazała i ciągle pokazuje, niestety, że to jest droga donikąd. Jeszcze jedna postać. Wielki polski patriota, mówca, kaznodzieja na Dworze Królewskim, Piotr Skarga. Piotr Skarga oczywiście głosił naukę katolicką. Bardzo mocno, dużo mówił o trwaniu w wierze Boga. Jednak nie był zwolennikiem, by się łączyć z protestantami. Wiedział, że protestantyzm powstał z ducha buntu, nieposłuszeństwa Kościołowi, papieżowi, lecz nie namawiał, by komuś robić krzywdę, by odrzucać, ale szukał jedności z prawosławnymi. Wiemy, że wschodnia część Rzeczpospolitej w znacznej części była prawosławna. Po schizmie wschodniej w 1054 roku powstało prawosławie. Piotr Skarga. Człowiek z jednej strony trwający w swych przekonaniach, ale tolerancyjny, nie odrzucający przemoc, okazujący szacunek. Bardzo się cieszę, że mogliśmy sobie na tej lekcji, w tym kontekście powiedzieć o rzeczach ważnych. A w kontekście historii XVI wieku Polska wobec reformacji. Chcę was zaprosić, byście zrobili zadanie. Nie są trudne. Myślę, że zróbcie zadanie drugie i trzecie, strona 60 i 61. Zróbmy tak. Napisz najważniejsze informacje na temat życia, działalności Piotra Skargi. Bez problemu, że je wygooglujecie, Piotr Skarga, wypisać raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć jakichś ważnych informacji. Może gdzieś się urodził, jaką pełnił funkcję, że był kapłanem, prawda? Może, że był kaznodzieją królewskim. I trzecie ważne. Wypisz współczesne przykłady tolerancji i nietolerancji religijnej. Na przykład dla mnie widzę tak. Przykład tolerancji religijnej to jest klasa. Szkoła, gdzie na przykład do klasy chodzi dziecko
z innej religii, tak, prawda? Albo może jakiś migrant, emigrant, ktoś, kto z jakiegoś innego kraju przybył i okazuje mu szacunek. A może do klasy chodzi czarnoskóry kolega lub koleżanka i okazujemy szacunek, nie odrzucamy. Rozmawiamy, cieszymy się tym kolegą, koleżanką. A przykład przeciwny tolerancji religijnej, no to ja widzę taki, można znaleźć inne. To, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Zabijanie chrześcijan, tak, mordowanie przez fanatycznych muzułmanów. Pomódlmy się o pokój na świecie, by nigdy religia nie była powodem konfliktów, nienawiści i wojny. Módlmy się o nawrócenie, by wszyscy poznali prawdziwego Boga, Jemu służyli, Jego kochali. Módlmy się o to, byśmy my, jako Kościół katolicy, byli świadkami prawdy i miłości. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Pan z wami i z Duchem Twoim, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.